Dzień dobry, bardzo witamy Was w podcaście Hey Good Day, podcast z Australii. Ja w ogóle zapomniałem, że ja muszę jeszcze drugi przycisk też nacisnąć, więc papuga się odezwała 3 sekundy później, ale mam nadzieję, że nie będzie z tym żadnego problemu. Dzisiaj nagrywamy w ogóle tak, jak powinniśmy nagrywać, czyli z Australii i teraz się okaże, czy to był dobry ruch. Czy ty nie musisz wracać do Polski, Julia? Może się tak okazać, bo właśnie się zaczynasz zawieszać, więc podcast z Australii będzie prawdziwym podcastem z Australii, ale nagrywamy również tak, jak powinniśmy, w poniedziałek z rana. Marek pije kawę, ja też piję kawę. Nie jest o świcie, ale jest wcześnie. Co masz za kubek? Pokaż kubek, jaki masz. Japoński. Ale fajny, tylko strasznie mały. Ja w ogóle mnie w nie mogę powiedzieć, że wkurza, ale czasem do kogoś przychodzę i ktoś mi robi herbatę i nie dość, że wszyscy mają tak malutkie kubki na herbatę, to jeszcze dolewają wody, nie wiem, do 0,8, co nie? Także jeszcze tyle zostaje i zawsze się zastanawiam, czy im szkoda na mnie wody, czy co? Bo kurde, to woda nie jest droga. Chyba. Ty jesteś duży, więc wiaderko dla ciebie. U nas są takie wiaderka, ale ja też lubię herbatę w dużym kubku, natomiast kawę lubię w małym i zawsze zamawiam małą kawę, bo powoli ją piję. Co prawda piję też zimną kawę, jak już wystygnie, ale no, jak jest mała, to są większe szanse, że jednak wypiję ją, póki jest ciepło. Ja kiedyś miałem u koleżanki taki wazon. Znaczy potem się okazało, że to wazon, bo sobie pierwszy raz zrobiłem w tym herbatę. Mówię, Marek, w czym ty zrobiłeś tą herbatę? A no nie wiem, była taka duża szklanka. Marek, to jest wazon. Ale to potem był do picia herbaty i też był dobry. To dla ciebie w sam raz. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu zrobiliśmy mały eksperyment, wypuszczając 2 odcinki. Zastanawiamy się i oczywiście tradycyjnie się nie zgadzamy w tym, czy tak powinniśmy robić, czy nie. Więc fajnie by było, jakbyście dali nam znać, co na ten temat myślicie. Koncepcja jest taka. Będą 2 premiery w tygodniu. Jeden odcinek będzie tak zwanym odcinkiem lifestyle'owym, gdzie sobie z Markiem gadamy o tym, co w życiu piszczy i co się u nas dzieje w tej Australii. A drugi odcinek będzie krótszym odcinkiem tematycznym, bo tak się dzieje, że zazwyczaj nagrywamy odcinek, mamy jakieś założenie, że tematem odcinka, na przykład dzisiejszego, jest rodzicielstwo, macierzyństwo w Australii, ale póki dochodzimy do tego tematu, to już mamy nagrane 40 minut odcinka i stwierdzamy, że może nam tego czasu zabraknąć. Więc jeśli chcielibyście nam powiedzieć, co na ten temat myślicie, napiszcie na podcast z australii@gmail.com albo skomentujcie. To znaczy, ja już ci mogę powiedzieć, co myślę, bo ja dostałem mnóstwo feedbacku po tym, jak ostatnio się o tym zapytaliśmy i powiem ci, że jeden rabin powie tak, a drugi powie, że nie. A drugi powie inaczej. Jest bardzo podzielone. Niektórzy mówią, że no bez sensu, bo w sumie ja i tak słucham z przerwami, więc bez sensu, a drugi rabin powie, że o fajnie, bo teraz jak jadę do pracy, to mam akurat 40 minut i będę mogła przesłuchać odcinka, więc... Ciężko to stwierdzić, ale może spróbujmy najpierw tak robić, a dopiero potem podejmijmy decyzję, czy to jest dobre, czy nie. Bo na razie nie. Nawet nie spróbowali. Ostatni odcinek... Spróbowaliśmy, chciałam no powiedzieć. No nie. Wypuścić 2 odcinka nawet bez mojej zgody. No właśnie, no właśnie dlatego mówię, że nawet nie spróbowaliśmy tego zrobić, żebyś wiedziała, że to się będzie działo. Ja spróbowałem, ty nie do końca. Więc zobaczymy, jak to będzie. Spróbujmy parę, bo mi się ten pomysł bardzo podoba. Ja, no oczywiście, że się nie zgadzałem, bo Julii się nie podobało. Julia stwierdza, że nie będzie tyle o sobie gadać, żeby mieć na cały odcinek. Nie. Ja stwierdzam, że optymalna długość odcinka podcastowego to jest 45 minut, maks godzina. No i ja się z tym zgadzam, więc robimy 2 odcinki po 45 minut, maks godzina. To w ogóle super pomysł. Marek, my ledwo wyrabiamy na zakrętach z nagrywaniem jednego odcinka tygodniowo. Bardzo Was w ogóle przepraszamy, że tydzień temu odcinka nie było, ale ja byłam właśnie w drodze z Australii do Polski, plus walczyłam tutaj z jetlagiem, nie swoim głównie, tylko tak właśnie, bo... chciałem powiedzieć, że Julia jak zasnęła w piątek rano, to się obudziła dopiero w poniedziałek, bo napisała mi, no to przegadamy, czy możemy nagrać, a teraz idę spać. No i w poniedziałek pisze, Julia, ty długo śpisz. Powiem Wam, że jetlag u 3-latka, no to jest przekichana sprawa. Nie oszukujmy się, małemu dziecku nie wytłumaczysz, kiedy ma iść spać i że ma jeszcze wytrwać godzinę albo 2, bo jak po prostu chce mu się spać, to idzie spać. Albo jest marudny. I to jest na przykład godzina 3 po południu, on idzie spać o 3, wstaje o 1 w nocy i się wyspał. Więc no, są to na pewno wyzwania. Myślę, że takie rzeczy, których po prostu się nie da przeskoczyć, trzeba dać sobie czas, żeby przejść przez ten jetlag, ale już jest lepiej. Oprócz tego, że było nam dzisiaj w nocy zimno,
i nie mogliśmy spać, bo było nam zimno, bo w Australii jest zima, jak widać po swetrze. I w moim polarku, chociaż ja mam klimę włączoną, więc już się trochę ogrzewa, więc myślę, że w środku odcinka się będę musiał rozebrać. No ale rzeczywiście jest zimno. Wczoraj właśnie, czy u ciebie w łazience są kwoki? Kwoki? Czy wiesz, co to są kwoki? Ja to też się dowiedziałem parę lat temu, więc... Kwoka to jest taka po prostu zrzęda trochę. Stara kwoka. Tak, i masz takie właśnie... Tak, o to właśnie pytam. To jest to, o co pytam, czy ty w łazience masz stare zrzędy? Ja tam bywam czasem jako stara rzęda, jak wstanę lewą nogą albo jestem zmęczona, więc miewam starek z rzędy w łazience. Teściowa w Melbourne, więc nie ma co w łazience. Kwoki to są takie lampy grzewcze, takie, bo w Polsce je się używa właśnie do kur, po to, żeby grzać na grzędzie kury. I są takie, i w ogóle to jest właśnie czas, kiedy ja zacząłem używać tych lamp. Bo przez cały rok się ich nie używa, ale jak rano wczoraj było 13 stopni w łazience, mam w ogóle termometr, jest 13 stopni w łazience, to takie lampy są, tak fajnie się pod nimi stoi. Ty też masz, prawda? Bo to chyba wszyscy tutaj mają. Nie, w tym domu, w którym mieszkamy teraz nie mamy, natomiast tak, w naszym poprzednim domu mieliśmy, to jest taka lampa, trójfunkcyjna rzecz, tak? Że po pierwsze jest tam światło, po drugie jest tam wiatrak, po trzecie jest tam właśnie lampa grzewcza. I faktycznie może jest tak to takie, być, no. Takie wyposażenie łazienkowe w Queensland, przynajmniej w Australii. My tutaj w domu nie mamy, niestety, i ja w ogóle zimą odmawiam brania prysznica o świcie, znaczy w sensie jak wstaję, wolę brać go przed snem, bo jak wstaję, jest tak zimno w domu, jestem wygrzana po łóżku. To jest w ogóle okropne uczucie takich ciar przechodzących po ciele, a nie fajny, ciepły prysznic, więc nie, ja biorę prysznic przed spaniem. To ja nie jestem w stanie z domu wyjść, nie biorąc prysznica rano, więc niestety muszę. Ale ja sobie zawsze włączam wodę na chwilę, żeby ona się nagrzała dobrze. Włączam sobie te lampy i sobie siedzę jak kurka na grzędzie i czekam, aż się woda ogrzeje. I potem się myję, więc tak, no tak niestety jest. A potem szybko biegnę do sypialni, bo w sypialni jeszcze jest ciepło po nocnym ogrzewaniu klimy. Ale właśnie śpisz w nocy z... Grzanie? Teraz tak, bo jestem trochę chory i nie chcę być bardziej chory, więc mam ustawione na 22 stopnie i ta klima grzeje praktycznie całą noc, no bo jak ją się wyłączy, to w ciągu paru minut z powrotem temperatura wraca do tego, co było, więc no, nie jest tak łatwo. U nas możemy sobie ponarzekać. Ja ostatnio dodałem story, że kurde, rano jest zimno i w ogóle co to jest za zima, kiedyś było cieplej, a ludzie mi wysłali w ogóle print screeny z tego, z Polski, że temperatura jest ta sama, 10 w nocy, 22 w dzień i no oni mają lato, więc przestaję współczuć. Przestają współczuć. Tak. Ja właśnie mam teraz taki feedback, że tak powiem, na bieżąco, bo jest u nas nastolatka z rodziny, która zostaje z nami na 2 miesiące. Przyleciała ze mną z Polski. No i właśnie jak mówię do niej, słuchaj, kurczę, trochę zimno będzie w nocy. Ciociu, co ty w ogóle opowiadasz, jakie zimno? Wy w ogóle nie wiecie, co to znaczy zimno, więc ona zasuwa w t-shircie i w krótkich leginsach i w ogóle, wiesz, śpi w krótkiej piżamce, a ja chodzę po prostu w puchowej kamizelce z rana. Tak wyglądała moja pierwsza zima. Tak wyglądała. Moja też. Tak, myślę, że to jest po prostu kwestia, to mówiliśmy o tym kiedyś, znalezienia sobie takiego bieguna zimna. Jakoś kiedyś musi ci być zimno, więc jak tutaj najzimniej jest 10 stopni, to jak jest 10 stopni, to jest ci zimno po prostu. Tak jest. W ogóle ostatnio znalazłem z ciekawostek takich z życia, bo to jest pierwsza część pierwszego odcinka. Ja się jeszcze na to nie zgodziłam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak gadaliśmy o rzeczach stworzonych w Australii, to pominęliśmy jedną bardzo ważną rzecz, którą dopiero dowiedziałem się, nie wiem, z jakiegoś TikToka chyba wydaje mi się, że MK Cafe, czyli ta część McDonalda kawowa, gdzie pracują bariści i robią ci dobrą kawę, powstała w Melbourne. O! Tak. Jacy my jesteśmy kawosze, także na cały świat naszą kawę znają. W Polsce nawet znają naszą kawę. No, MK Cafe jest okej kawą. W Polsce zdarza mi się pić też właśnie w MK Cafe, bo... W Polsce raczej staram się trzymać sieciówek, które znam, że dobrą kawę robią, bo jak
tyle razy, ile się przejechałem na kawie w różnych mniejszych miejscach, które nie są w dużych miastach, no to jak jestem w mniejszym mieście, to nie ryzykuję, tylko piję kawę ze Starbucksa, których nie ma w mniejszych miastach. I z McDonalda, który na szczęście w Polsce jest wszędzie. Złapię cię za słówko, bo powiedziałeś, my tutaj jesteśmy tacy kawosze i nasza kawa jest nawet w Polsce. Czy ty się bardziej identyfikujesz dzisiaj jako Aussie czy jako Polak? Że tu jest u ciebie, a tam już nie jest u ciebie? Czy jak to jest? To jest ciekawe pytanie. Ja bardziej się... Znaczy, to jest mój dom, to jest moje... To jest to, co ja lubię i to jest to, w czym się czuję dobrze, więc to jest moje, ale czasem mówię o Polsce też jako my. Chociaż jeżeli mówię to świadomie, to raczej my, Australia, wy, Polacy. No ja właśnie, jak byłam teraz w Polsce i nawet z moją siostrą rozmawiałam i coś mówię, a bo u nas to coś tam, tutaj jest twoje u nas, tutaj jest twoje u nas, a nie tam. Ja mówię, no nie, tam już jest dom. I powiem ci, że czasem jak komuś w Polsce muszę też powiedzieć, no nie, tam już jest mój dom, to też mi jest z jednej strony fajnie, że to wiem, ale z drugiej strony jest mi to trudno tak trochę powiedzieć, bo wiem, że komuś tam może być przykro, że dla mnie dom już jest gdzieś indziej. Tak nie wiem dlaczego. Po pierwsze przejmowanie się tym, że komuś jest smutno dlatego, że ty coś uważasz, to jest jego problem. Niech mu będzie smutno, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, czy tobie jest smutno, że komuś jest smutno, czy tobie jest smutno, że rzeczywiście jest to miejsce, w którym się urodziłaś i uważasz za powinność, że powinnaś przynależeć do tego miejsca, nie. Bo ona ci tyle dało. Polska nam tak dużo dała. Poczucia przynależności i patriotyzmu akurat ze mnie. Ale na szczęście. W ogóle we mnie nie kiełkuje coś takiego. Polska nam bardzo dużo dała, ale na szczęście wszystko można przepracować u psychoterapeuty, więc nie trzeba się martwić. Polska na pewno co nam dała i myślę, że trzeba być za to wdzięcznym i myślę, że mało osób trochę to docenia i zapomina, że jednak polski paszport trochę drzwi otwiera i jest dosyć silnym paszportem i naprawdę mamy duże możliwości. I też to, że my dzisiaj możemy sobie być w Australii, to są dobre stosunki dyplomatyczne między Polską i Australią i też siła polskiego paszportu i to, że możemy mieć tutaj wizy, bo to działa zawsze w dwie strony. Jeśli by nie było dobrych stosunków dyplomatycznych między Polską i Australią, to nie byłoby możliwości emigracji, więc też nie taka ta Polska zła. Nie, paszport jest lepszy niż australijski i częściej zdarza mi się używać polskiego paszportu, bo jest często taniej wizy, a czasem w ogóle nie ma wiz. Chociaż tu naokoło, ja myślałem, że tu naokoło jest łatwiej z australijskim, ale to też jest różnie. Niektóre państwa mają krótsze wizy, na przykład dla Australijczyków niż albo droższe. Albo droższe. My mieliśmy tak kiedyś, dzisiaj może być inaczej, bo to było pewnie z 8 lat temu, jak byliśmy w Chinach, że okazało się, że Sema wiza była chyba dwa razy droższa niż moja do Chin na australijskim paszporcie, więc no ja tak mieć dwa to jest w ogóle we are blessed, bym powiedziała, że możemy mieć dwa paszporty i to też nie jest tak, że wszystkie kraje na świecie pozwalają mieć dwa paszporty, są takie kraje, które mówią ci, okej, mieszkasz sobie w Australii, chcesz mieć australijski paszport, to musisz zrezygnować ze swojego tego, który masz w domu, tak jak my byśmy, w domu, tym pierwszym domu, tak jak my byśmy musieli zrezygnować z polskiego. Więc fajnie, że możemy mieć. A zrezygnowałabyś z polskiego? Jakby trzeba było? Myślę, to że znaczy, tak. Na korzyść australijskiego? Znaczy myślę, że tutaj jest mój dom dzisiaj i tutaj mieszkam, więc tak. Natomiast bardzo cenię sobie polski paszport i to przede wszystkim, że otwiera też Unię Europejską dla nas i jeśli byśmy kiedyś chcieli z moją rodziną zamieszkać gdzieś w Europie, to możemy dzięki temu, że mamy paszport polski, a nie australijski. No tak. To znaczy, jeszcze ja bym troszeczkę rozgraniczył. Ja wiem, że to jest bez sensu rozgraniczenie, ale paszport polski jest dobry też dlatego, że jest paszportem Unii Europejskiej. To znaczy, to nie tylko chodzi o Polskę i prawdopodobnie, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, to tak dobrze by nie było z tymi wszystkimi. Absolutnie się zgadzam. Absolutnie tak, się z tym zgadzam, bo to jest paszport, który otwiera drzwi nie tylko do jednego kraju, ale też do wielu innych. No więc, więc tak, ja się czuję tutaj. A wiesz o tym, że jak na przykład wjeżdżasz do Unii Europejskiej, to powinieneś wjeżdżać na paszporcie polskim. Wiem. Znaczy, nie tak może. Jeżeli wjeżdżasz do Polski, powinieneś wjeżdżać i wyjeżdżać na paszporcie polskim. Jeżeli wjeżdżasz do Unii, to lepiej jest wjeżdżać na paszporcie polskim, bo na australijskim dostaniesz wizę na 3 miesiące. Mm-hmm.
Dużo osób próbuje wjeżdżać na australijskim paszporcie do Polski, a to różnie bywa, bo zależy trochę od celnika, który wam się trafi, bo może powiedzieć, jesteś Polakiem, musisz mieć polski paszport. Wjechać jest jeszcze chyba łatwiej. Wjeżdżanie nie jest gorzej, problemem, bo wjechać tak, można nawet bez paszportu. Mhm. Gorzej z wyjazdem bywa, że jeśli przynależy ci się polski paszport, a nie posiadasz go i starasz się użyć australijskiego, to celnik może powiedzieć hola, hola, musisz sobie wyrobić paszport, zanim opuścisz tenże kraj. Ja nawet osobiście znam taki przypadek, że dziecko nie miało paszportu polskiego, mimo że miało obywatelstwo i nie wypuścili dziecka z kraju. Powiedzieli, że najpierw musi sobie zrobić paszport, mimo że miało australijski. No ja właśnie miałam tym razem taki stres, jak lecieliśmy do Polski, bo mój syn, dosłownie miesiąc temu dostaliśmy papiery, że możemy już się starać o niego dla paszport, że ma wyrobiony PESEL i jest zarejestrowane jego urodzenie, natomiast nie ma wyrobionego tego polskiego paszportu jeszcze, bo nie planowaliśmy lecieć do tej Polski teraz. Więc tak jak wlatywałam do Polski, to i ja jeszcze wlatywałam na polskim paszporcie, w którym mam inne nazwisko niż w australijskim, więc pan celnik chciał zobaczyć też mój australijski paszport, żeby zobaczyć, że mój syn ma to samo nazwisko co ja. No i dał mi też taką radę, żeby mieć zawsze w telefonie, bez względu na to, gdzie podróżuje się z dzieckiem, kopię aktu urodzenia. Bo różnie bywa, jak się wjeżdża do jakiegoś kraju i mogą poprosić o to, żeby udowodnić, że to dziecko jest twoje. Natomiast lecąc tutaj do Australii, leciałam właśnie z nastolatką, dziewczynką z naszej rodziny, która przyjechała do nas na wakacje. I mamy jak gdyby całe pismo notarialne, że ona może ze mną podróżować i być ze mną w Australii, że jest pod moją opieką prawną. I myślałam, że mnie gdzieś będą pamiętać, no, pytać, bo leci, wiesz, dwunastolatka z innym nazwiskiem i tak dalej. I w ogóle nigdzie nikt przez Londyn, Singapur, Australię nie zastanawiał się nad tym i nawet się nie pochylił nad tym, że ona ma inne nazwisko i ma 12 lat. No, myślę, że w tych czasach też jest tyle rodzin, w których to jest standardem, że może jeżeli nie widać nic podejrzanego, to się nie pytają, chociaż może powinni, bo może kradniesz komuś dziecko na drugi koniec świata. Ba, no nie wiem, czy nie powinni. No mów. W Australii jest w ogóle też ciekawe, jeśli podróżujesz lokalnie, krajowo, jak gdyby latasz samolotem, to twoje dziecko nie musi mieć żadnego dokumentu. Jedyny dokument, jaki pokazujesz na lotnisku, to jest karta Medicare, czyli taka karta NFZ, karta zdrowia, gdzie twoje dziecko jest wpisane jako twoje dziecko, ale tam nie ma zdjęcia, ani daty urodzenia, ani nic, jest tylko napisane. Ani to dziecko może się zupełnie inaczej nazywać, bo przecież dokładnie, nie ma więc dokumentu. Pokazujesz tą kartę, ja pokazuję kartę mojego syna, że to jest Hugo i znaczy moją kartę zdrowotną, gdzie jest napisane, że mam syna Hugo, stoi przy mnie chłopczyk i oni jak gdyby wierzą, że to jest Hugo. Hugo? Więc tak to wygląda. O, to on, tak. To on, super. W ogóle tak mnie też zastanawia, czy nie powinnaś też mieć zgody od drugiego małżonka, że możesz z dzieckiem sama gdzieś lecieć poza kraj? Bo to też jest coś, co jest problematyczne, że czasem matki uciekają z dziećmi. Albo ojcowie uciekają z dziećmi. Też się zdarza, chociaż rzadziej, bo jesteśmy gorszymi rodzicami, tak statystycznie, więc rzadko uciekamy z dzieci. Często za to uciekamy bez dzieci. Wychodzimy po mleko i nigdy nie wracamy. Więc no, tak niestety taki podział płci mamy. Mam nadzieję, że to się zmieni, że równie często będziemy uciekali bez dzieci, jak z dziećmi. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle fajnie nam się jakiś ten początek zaczyna, bo tak jak wspomniałam, może mało wyraźnie, dzisiejszy odcinek, znaczy ten odcinek tematyczny, bo zobaczymy jak to będzie podzielone, jak to się ukaże, będzie odcinkiem o rodzicielstwie, bardziej macierzyństwie w Australii, bo będę ja opowiadać, więc jest to trochę z perspektywy mamy, bo Marek nie jest tatą, takim może przyszywanym dla jak niektórych dzieci znajomych bywa, ale jest wolny, jakby co. A propos, ty wiesz, co się w weekend stało? Nikt mi nie wierzy, jak wysyłam im zdjęcia, bo w weekend stało się coś takiego, że pojechałem z moją przyjaciółką i jej dziećmi na plażę. Co już jest taki Marek na plaży, piasek i wszystko, a ja jeszcze dałem się wrobić 10-latce, nie wiem ile ma, tyle gdzieś ma. Mm-hmm. Żeby mnie zakopali w tym piasku. I tak byłem po głowę zakopany w piasku. O nie. I co, dwa dni się czyściłeś? Nie, potem poszedłem popływać, co też jest ciekawe, więc może ja już się staję prawdziwym Australijczykiem.
może nie takim podrabianym, na paddleboardzie sobie pływałem, ale o ile kiedyś pływałem na takim paddleboardzie, który jest niepompowany, czyli po prostu na supie, a u was w Polsce się to supem nazywa, to na nim było spoko stać. Tak na takim pompowanym, to parę razy zdarzyło mi się wpaść do wody i no i się umyłem od tego piasku po prostu. No. A nie było zimno? Bo teraz, wiesz, my byliśmy woda na plaży... była tak cieplutka. Naprawdę? Woda była ciepła, tak. Woda była fajna. No tak, a wpadłem i nawet na nie poczułem w Korumbin. Tam jest to fajne, że tam rzeka wpływa do oceanu i jest ten kawałek, gdzie jest plaża, ale woda jest bardzo spokojna. Więc właśnie teraz jak mamy nastoletniego gościa, w planie mamy wybrać się na Gold Coast, bo Gold Coast jest w sumie, tak sobie pomyślałam, myśląc o rzeczach, które tutaj gdzieś możemy zrobić w Australii wspólnie, w okolicy wspólnie, że Gold Coast jest w sumie fajnym miejscem, jak się ma nastolatka w domu albo takiego starszego dzieciaka, bo po pierwsze są te parki rozrywki, po drugie jest ten park zwierząt. Po trzecie właśnie to miejsce, o którym wspominasz, gdzie można sobie popływać, jest fajne właśnie nad rzeką i dosyć bezpieczne. Lekcje surfingu, shopping w Surfers Paradise, a nastolatki też lubią połazić po sklepach i po takich fajnych miejscach. Taras widokowy. Jednak na Sunshine Coast, gdzie my mieszkamy, jest chyba fajniej dla małych dzieci albo dla ludzi, którzy po prostu wolą się pochillować, aniżeli mieć rozrywki. Mhm, to takie prawda. Sensy Ale też... Też wydaje mi się, chociaż w sumie jakbyś w Mululabie mieszkała, ale też wydaje mi się, że Surfers Paradise i w ogóle ta część Gold Coast właściwie od Tweed Heads jest fajna, dlatego że ten nastolatek może sobie samemu chodzić i robić rzeczy i tam jest dużo rzeczy do robienia na piechotę, że nie trzeba go odwozić nigdzie. Albo można złapać tramwaj, bo na Gold Coast też są tramwaje. Też. No. I to jest wygodne, żeby się gdzieś tam poruszyć. Ale myślę, że będę raportować na bieżąco i te najbliższe 2 miesiące będą też dla mnie takim nowym doświadczeniem spojrzenia na okolice i Australię trochę oczami nastoletniej osoby i może podpowiedzenia Wam, naszym słuchaczom, którzy się tutaj wybierają z nastoletnimi dzieciakami, jak tą Australię doświadczyć, żeby wasi młodsi towarzysze też mieli po prostu z tego fan. Oczywiście wszystko zależy od dzieci. Nasza gościni na przykład nie znosi muzeów i jakichś teatrów i takich historii, więc będziemy szukać raczej takich rozrywek typu treetop challenge, wspinanie się. Treetop challenge jest super. Ja bardzo lubię. I mamy też tutaj właśnie w okolicy na Sunshine Coast przy wielkim ananasie, który uwaga, został odremontowany. Wielki ananas to była jedna z pierwszych atrakcji na Sunshine Coast, która tutaj zaczęła przyciągać ludzi, miał lifting zrobiony, jest odnowiony, wokół jeździ też odnowiony taki mały pociąg i jest małe zoo. Mam nadzieję, że jednak wielki ananas nie był tą rzeczą, do której ludzie przyjeżdżają. Mam nadzieję, że to jeszcze coś innego jednak było w tym Queensland, żeby ludzie przyjeżdżali. Tak mówią, ale tak mówią, że jak gdyby jako turystyczna reklama właśnie ten wielki ananas był wykorzystany jako taki... nie wiem, symbol Sunshine Coast, że no Australijczycy kochają wielkie rzeczy i dzisiaj może je robią trochę ze śmiechu, ale back in the days, jak to się mówi, to były faktycznie tworzone atrakcje turystyczne, które były wykorzystywane do promowania danych regionów, że warto tam pojechać, bo tam jest na przykład wielkie mango, albo wielki ananas, albo wielka krewetka, albo wielki banan, paczko z Harbour. To tylko mówi nam, jak ciekawa jest Australia i jak... Jeżeli to dla kogoś duże mango jest czymś, do czego warto pojechać, znaczy warto to zobaczyć, jak się przejeżdża i to zawsze jest wow, ale nie wiem, czy bym jechał specjalnie, żeby zobaczyć wielkiego banana. Wiesz, ja myślę, że dzisiaj trochę inaczej patrzymy na podróżowanie i poznawanie świata niż to było kiedyś. Wśród emigrantów nawet w latach 90. czy troszkę wcześniej, w latach 80. Jednak wtedy trochę, wiesz, nie wiem, jakoś... Jasne, jeździło się wciąż na kempingi, ale to bardziej dlatego, że to było tanie po prostu i jak gdyby budżetowe z rodziną. Dzisiaj jeździć na kemping nie tylko dlatego, że to jest budżetowe i nie zawsze jest budżetowe. To czy nie, no wciąż w stosunku do wynajęcia hotelu w Australii to jest to bardzo budżetowe, chociaż nie jest takie aż tanie. Tak. No, ale trochę inaczej się na tą turystykę patrzyło. Dzisiaj faktycznie trochę bardziej doświadczamy przyrody, chyba wszyscy tą Australię zwiedzając. Chociaż jak patrzę na znajomych Australijczyków, którzy podróżują z rodzinami, to jednak te atrakcje typu Wielki Banan w drodze z Melbourne do
do Brisbane jest takim obowiązkowym przystankiem. Szczególnie, że tam są banany w czekoladzie. To nie chodzi o te, nie chodzi o tego wielkiego, dużego banana. Po co ci ten duży, wielki banan? Ale tam można wejść i są takie mrożone banany w czekoladzie. I nie wiem, czy one są super, ale są na coś, żeby się zatrzymać. A to może się niedługo zmienić w ogóle. Ciekawy jestem, czy ten bypass, który budują właśnie naokoło Coffs Harbour, bo ostatnio, nie wiem, czy ci mówiłem, że właśnie znajomi mnie zaprosili w Glasshouse Mountains na imprezę dla dorosłych w ogóle, czyli zaczynając, przyjechaliśmy tam dopiero o 23 i skończyliśmy ze wschodem słońca, więc to była impreza nie taka jak wszystkie i właśnie to są znajomi z Coffs Harbour i oni wszyscy przyjechali do Australii budować bypass, czyli taką drogę dookoła Coffs Harbour, taką obwodnicę. I właśnie ciekawe, czy ten banan nie zniknie z mapy. Bo ten banan już jest tak zaraz przy mieście, więc nie wiem, czy jakby budowali dookoła. I będzie tak jak z tym. U nas jest taki pie shop, czyli sklep z pajami. No właśnie, ale chciałabym to jakoś powiedzieć. Co to jest? Kiedyś żeśmy mówili, co to jest, ale to jest w francuskim cieście, to jest francuskie ciasto na górze, mięso, taka miazga mięsno-mączna jakaś, ze wszystkim może być w środku. I właśnie on kiedyś, te Yatla Pie, było na trakcie komunikacyjnym, na starej autostradzie albo drodze szybkiego ruchu, a teraz poprowadzili nową autostradę obok i są znaki takie jak na muzea, bo u nas jak się jedzie, zresztą w Polsce też są takie znaki brązowe, które mówią o jakichś ważnych miejscach historyczno-jakichś, no to jest też taki znak na Yatla Pie, że Yatla Pie trzeba zjechać i tam są dobre paje i tam naprawdę są najlepsze paje. Hmm. A jest nadal kino samochodowe obok? Jest nadal kino samochodowe obok, chociaż bardzo dawno nie byłem, ale przejeżdżałem nie tak dawno temu. Jeszcze jest. Trzeba by było się wybrać, tylko to na zimę jest średni pomysł. Słabe, to prawda. Bo na zimę okazuje się, że na zimę jest zimno, nawet w Australii. I wieczorem trzeba by było się mocno ubrać, a tam ogniska nie... Właśnie, w Glasshouse Mountains mieliśmy takie Airbnb, zapaliliśmy sobie ognisko. Oni zawsze tutaj z Coffs Harbour przyjeżdżają po kiełbasy polskie, bo u nich nie ma. Więc mieliśmy kiełbasy i ognisko i był alkohol. Dużo. Za dużo, ale był. No. I tak. I to są moi nowi znajomi. Nie wiem, czy mówiłem w ostatnim odcinku, że muszę sobie nowych znajomych poszukać, bo chodzenie na imprezy o 11 i o 10 rano i kończenie ich o 15 to nie jest mój vibe jeszcze. Może kiedyś będzie, chociaż mam nadzieję, że nigdy. Więc takich właśnie sobie nowych znajomych znalazłem i będziemy imprezować do rana czasem. Nie za często, ale czasem będziemy imprezować do rana. Jeśli jesteśmy przy zimie australijskiej, to koleżanka moja z Session Coast, Ela, napisała mi wczoraj, że podobno w North Lakes jest miejsce, gdzie śnieg zrobiony dla dzieci będzie tam przez najbliższe kilka tygodni. Można sobie pojechać, faktycznie są armatki ze śniegiem, produkują śnieg i jest go na tyle duży, że można sobie zrobić walkę na śnieżki, ulepić bałwana i faktycznie te dzieciaki mogą doświadczyć tego śniegu. Słuchajcie, ale to jest o tyle śmieszne, że tutaj w dzień jest nadal 24 stopnie, więc jak gdyby my sobie mówimy tu o zimie, ale w dzień mamy 24 stopnie i idziemy rzucać się śnieżkami. Aż sobie myślę, że chyba się tam wybiorę, żeby po prostu doświadczyć tego fenomenu. Sam bym się tam wybrał, żeby zobaczyć w ogóle... Może to jest miejsce, gdzie się spotkamy, Marek, i się pobijemy śnieżkami. Ale wiesz co, nie, ja nie chcę dotykać tego śniegu, niech on sobie będzie, ja sobie będę obok, ja po prostu chcę zobaczyć. To ja się porzucam. Tak też może być, ale to, że mamy w środku zimy miejsce ze śniegiem, nie zaskakuje mnie tak bardzo, jak lodowisko, które jest otwarte w grudniu, czyli wtedy, kiedy mamy i w nocy 30 stopni, i w dzień 35 stopni, i jest po prostu otwarte lodowisko, które jest na świeżym powietrzu pod ratuszem, chyba żeby to było tak jak w Nowym Jorku, tam w Nowym Jorku też jest ten, tylko że w Nowym Jorku jest zimno w grudniu, a u nas nie. Bo więc... my w Australii to byśmy tak chcieli być jak reszta świata, a jednak jesteśmy trochę inni. I... No. Troszkę do góry nogami, troszkę inni. Jeszcze mam zapisane a propos wynalazków, ale to już jest taki średni, ale też żeśmy pominęli i to też jest ciekawe, że my żeśmy to wymyślili, czyli Australijczycy, my Australijczycy, tak powiedziałem, nie musisz mnie łapać za słówko, czyli half flush toilet.
czyli toaleta, czyli ten przycisk, który jest połową spłukania. To jest ciekawe, że w ogóle w Australii takie rzeczy wymyślają. Oszczędność wody. Jak gdyby nie dziwię się, Australia jest kontynentem, gdzie się wodę generalnie bardzo ceni i oszczędza. I no więc fajny wynalazek faktycznie. I chyba w każdym domu jest taka toaleta, że są dwie opcje spuszczania mniej i więcej. Teraz już wydaje mi się, że w ogóle wszędzie na całym świecie, chociaż tak zastanawiam się, czy Stany to też jest cały świat. Marek kaszle, jakbyście nie widzieli obrazka i się zastanawiali, dlaczego przerwała się. Dlaczego Marek nagle zniknął. Nie, jestem, staram się jak najszybciej takie rzeczy ogarniać. A w ogóle jeszcze... się świecę znowu, bo dzisiaj się tak spieszymy. I tak patrzę na godzinę, że... że chyba zrobimy pierwszą część odcinka teraz, a drugą część potem. Przemilczę to. Chciałam powiedzieć a propos wody. W Polsce jeszcze, bo ja będąc teraz w Polsce z moim synem cały czas piliśmy kranówkę u moich rodziców w domu, bo wydawało mi się okej, nie mieliśmy żadnych problemów z nią i po prostu piliśmy wodę z kranu i podjęliśmy fajną decyzję i słuszną, jak się okazuje, bo tuż po moim wyjeździe moja siostra przetestowała wodę, jej koleżanka akurat pracuje gdzieś tam w wodociągach, czy nie wiem, w jakiejś innej firmie, więc przetestowali tę wodę, żeby sprawdzić, jakie jest jakości, i okazuje się, że na tej ulicy, gdzie mieszkają moi rodzice, jest najlepsza w tym miasteczku, więc na Kościuszki i Milanówkach mieszkacie, pijcie wodę z kranu i na pewno wam nie zaszkodzi. Testowałam przez miesiąc. Teraz będą pod twoim domem się ludzie zbierać. Kościuszki jest akurat długie w Milanówku i zawiłe, czekać, aż będziesz wychodzić, aż influencerka z Australii, jak będziesz mówić, że jesteś w Polsce, to będą czekać, aż influencerka z Australii wyjdzie. Chciałam ci właśnie, to ci powiem śmieszną historię a propos tego. Przez 3 miesiące mieliśmy u nas Anię, która przyjechała z Polski i pomagała nam w domu i z hukiem w zamian za to, że u nas mieszkała. I Ania znała mnie z internetu i z bloga, no i sobie tutaj któregoś razu gadałyśmy i Ania mówi, no wiesz co, ja gadałam z koleżanką, no i ona się mnie pyta właśnie, jak to jest, jaka jest ta Julka? Jaka jest ta Julka, jak to jest żyć z influencerką pod jednym dachem? Ania mówi, kurczę, wiesz co, to po prostu jest zwykła dziewczyna. I mówi sobie, wiesz co, jak ja do ciebie jechałam, to też się zastanawiałam, jak to będzie żyć po prostu z taką blogerką pod jednym dachem, a ty się okazuje, że ty po prostu jesteś zwykłą osobą. Kurde, no, taką zwykłą, niezwykłą trochę, ale tak, to chyba fajnie jest, że jesteśmy zwykłymi ludźmi, bo tak jesteśmy. Tak. No, więc możecie do nas pisać i z nami gadać, i z nami czatować. Komentarze, Marek obiecał, że będzie czytał wszystkie i odpowiadał na bieżąco, nie wiem, czy o tym już zapomniał, czy jeszcze nie. Możecie też pisać na podcastzaustralii@gmail.com i zajrzeć na stronę podcastzaustralii.com, żeby odsłuchać sobie odcinki na wybranej przez Was platformie lub też wesprzeć nas na Patronite. Chciałbym ci powiedzieć, jeżeli już mówimy o tych komentarzach, to nie wiem, czy widziałaś, nie wiem, czy patrzyłaś, ale mogę ci podać stosunek komentarzy pod twoją częścią odcinka w stosunku do komentarzy pod moją częścią odcinka, jeżeli chciałabyś usłyszeć. Nie pamiętam, ile jest pod moją, czyli pierwszą częścią, ale pod twoją jest 0. A jaka była ta druga? No, o doma, o nieruchomościach. Ej, dlaczego ty nazywasz moją częścią odcinka? To głównie ty tam byłeś zreserczowany i opowiadałeś. No bo nie, bo ja wolę tą pierwszą część. Dla mnie ta druga mogłaby nie istnieć. Po co mamy gadać o mądrych rzeczach? Nawet ktoś tak napisał, że mnóstwo... To w ogóle nie wiem, czy to nie była obraza trochę, bo ktoś napisał... Dlatego ja, drogi Marku, zastanawiam się, czy wracając do początku tego odcinka, czy nagrywanie 2 odcinków faktycznie ma sens. Bo może fajniej w tej rozmowie, jak naturalnie nam przychodzi jakiś temat i dzisiaj nam bardzo naturalnie przychodzi rozmawianie o dzieciach siłą rzeczy, gdzieś się w tej rozmowie przewijają, więc moglibyśmy sobie wejść w kilka szczegółów a propos macierzyństwa i po prostu zakończyć ten temat. Zamiast się rozwijać go i rozbijać go na czynniki pierwsze. Nie wiem, czy zdążysz przez 10 minut, a jeszcze mamy czytanie komentarzy. Nie wiem, czy pamiętasz. 25 minut. Myślę, że to jest w ogóle tips of time, jak to mówią. Czekaj, sprawdzę, czy dobrze wtedy sprawdziłem. Tak, mamy więcej. Tak jest. Bo dzisiaj, proszę Państwa, dla odmiany, to nie ja jestem ograniczona czasem, tylko mój przyjaciel Marek, bo po prostu pracuje.
Bo okazuje się, że Marek musi też zarabiać i pracować i ma tylko godzinę rano, ale potem ma 16 godzin po 12. No, dobra, nie kłóćmy się, odkutni są święta, a propos świąt, to zbliża się. Jak my się, to jest fajne, ludzie lubią, jak my się kłócimy, ale wiesz co, ja jak z tobą rozmawiam, to jakoś po prostu, tak mi te kłótnie z tobą przychodzą przyjemnie, ale jak z tobą piszę SMS-y, to czasem mnie tak wpienia, że mam ochotę ci powiedzieć, dobra, wiesz co, już nie chce mi się z tobą nagrywać tego podcastu, weź się po prostu, spadaj na drzewo. A to później dobrze, zaczynam że... z tobą... zaczynam z tobą gadać i jakoś w sumie mogę się z tobą nie zgadzać i sobie dalej z tobą gadać. To dobrze, że mamy takie same uczucia na temat rozmowy. Więc jakby się państwo zastanawiali, czy po prostu, żeby nagrywać wspólnie podcast i robić wspólne rzeczy, trzeba się we wszystkim zgadzać, to absolutnie nie trzeba. Jeżeli się nie zgadzacie w życiu, to może się zdarzyć, że się będziecie zgadzać na podcaście albo się nie zgadzać w fajniejszym wydaniu. I jeszcze jedna lekcja z tego, że czasem jak się z kimś nie zgadzacie i kłócicie i sprzeczacie pisząc SMS-y tudzież wiadomości, to czasem po prostu warto pogadać i wtedy te emocje są zupełnie inne. I inaczej się wyraża wszystko i można sobie... zupełnie jest inny język mówiony jednak niż ten pisany. Warto rozmawiać. Warto rozmawiać. A propos rozmawiania, wrzuciłeś ostatnio takie story. Myślę, że warto, żebyśmy o tym powiedzieli, że czerwiec jest miesiącem... miesiącem poświęconym temu, żeby zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne mężczyzn. To ja. Tak napisałeś. I ja mam o tym mówić. Dobra, to tak, to zwróćmy uwagę, bo my też mamy swoje problemy. Nie, generalnie to jest w ogóle bardzo długi temat, jak na 15 minut, ale generalnie nasze society, nasze społeczeństwo troszeczkę odbiera prawo mężczyznom do wyrażania emocji, do tego, żeby mieć te emocje i my zawsze musimy być silni i tak jesteśmy postrzegani. I to jest już takie średnie mówienie o tym, że chłopaki nie płaczą, ale tak rzeczywiście było przez całe życie. Przez całe życie moje ja nie mogłem wyrażać emocji i wciąż ich nie wyrażam. To nie jest tak, że ja zacząłem wyrażać jakieś wielkie emocje. Czasem się staram, czasem rozmawiam, mam sobie taki support w paru osobach w moim życiu, z którymi wiem, że mogę pogadać na wszystkie tematy, a przynajmniej w obrębie tych wszystkich osób mam wszystkie tematy obczajone. I życzę temu, żeby właśnie każdy sobie znalazł taką siatkę znajomych, bo niestety, ale... znaczy niestety, stety dziewczyny zawsze mają taką siatkę. Dziewczyny mają mnóstwo psiapsiłek, z którymi mogą pogadać o wszystkim i oni rozmawiają. My, faceci, jak się spotykamy na imprezie, to my rozmawiamy o różnych głupotach, ale nigdy o jakichś rzeczach takich poważnych, że właśnie o uczuciach, o tym, że komuś jest źle albo coś, bo nam nie może być źle. Bo jeżeli nam jest źle, to my jesteśmy przez społeczeństwo uznawani za przegranych. Więc my musimy udawać, że wszystko jest dobrze i to udawanie bardzo często kończy się, no właśnie, na przykład pod prysznicem, że nie możesz wstać albo u psychologa, albo u psychiatry nawet. Więc pamiętajcie, że macie takich kolegów, którzy przeżywają mnóstwo w sobie i nigdy nie dadzą sobie poznać i najważniejsze jest to, żeby otworzyć im drzwi, że jeżeli naprawdę będą potrzebowali porozmawiać, to zrobią i to zrobią właśnie z wami. I ja myślę, że to też ważny komunikat do kobiet, żeby też pamiętały, żeby po prostu wspierać facetów, kolegów, mężów, przyjaciół swoich, mężów swoich przyjaciółek i jak widzą, że coś jest nie tak, to też zwrócić na nich uwagę po prostu. Zresztą powinno to działać w dwie strony. A propos niepłakania, chłopaki nie płaczą. Nie wiem, czy jest coś, co mnie po prostu bardziej zapienia. Jak ktoś do mojego 3-letniego syna, tudzież 2-letniego, jak był młodszy, mówił: no co ty, przecież co ty płaczesz, już jesteś takim dużym chłopcem. Niestety to pada często od babci i sobie ja wtedy myślę i mówię zresztą, nie tylko myślę, że on sobie może płakać, bo widocznie ma do tego powód i mam nadzieję, że mu tak zostanie. Jak będzie miał w życiu ochotę płakać i wyrazić swoje emocje, to będzie to robił i nie ma znaczenia to, czy jest dużym chłopcem, czy małym i czy jest chłopcem i czy ja rozumiem, dlaczego płaczę i uważam, że to jest bzdura, bo może dla niego to właśnie nie jest bzdura. Tak, a propos właśnie płaczu, to moim zdaniem, i to właśnie jest oderwane zupełnie od płci, że my uważamy, że płacz jest zły. To znaczy, że nie powinno się płakać. I kobiety też uważają, że nie powinno się płakać i że nie mogą tego pokazywać, no ale mają więcej może uczuć, może po prostu mniej są uczone tego, żeby to ukrywać. Ale płacz jest dobry. Płacz pomaga właśnie w jakiś sposób
wyrzucić te emocje z siebie. Niektórzy rozwalają drzwi i to nie jest takie dobre wyrzucanie emocji, a płakanie jest całkiem spoko wyrzucaniem emocji. I w ogóle z takim potrzebnym czasem daje taki potrzebny czas, moment, chwilę na jakąś refleksję nad tym, co się dzieje. Dzisiaj jak byłam sama u lekarza rano sprawdzić swoje wyniki krwi, to też widziałam, właśnie był plakat powieszony w poczekalni, że czerwiec jest właśnie miesiącem dla mężczyzn o tym, żeby pomyśleli o swoim zdrowiu, nie tylko psychicznym, w ogóle o zdrowiu i żeby się zgłosili do swojego lekarza i poprosili o skierowanie na badanie krwi, na cokolwiek potrzebują, żeby jednak też po prostu o siebie zadbali, bo też wydaje mi się, że niestety jest tak, że nie tylko o tę głowę mężczyźni mniej dbają, ale w ogóle o zdrowie jako takie. I badanie się, i sprawdzanie, czy wszystko jest okej, też mężczyźni mniejszą uwagę do tego przywiązują. Więc panowie, badajcie się i dbajcie o siebie, bo po prostu jesteście potrzebni na tej planecie, tak samo jak i kobiety, więc no. Wszyscy są potrzebni, ci, którzy są niezdefiniowani też. To prawda. Marek dodał. Marek dodał, no tak, tak, bo teraz to jest różnie i to trzeba też wszystkich. Inclusive language. Inclusive, my jesteśmy tak. Najbardziej inclusive language, ale powiem ci, że trochę mnie to też czasem denerwuje, jak co potrzebni są, mówisz mówię, że są potrzebni kobiety i mężczyźni, a Marek mówi, jak gdyby myśląc o inclusive language, nie myśląc o tym, że kogokolwiek chce urazić, więc też czasem w niektórych rzeczach trochę za daleko brniemy, mam takie poczucie. To będzie temat na rozmowę. Może kiedyś. Ale myślę, że akurat tu byś się ze mną zgadzał, bo już rozmawialiśmy w tych tematach trochę różnych, więc... Tak, jednakże wydaje mi się, że ja mam troszeczkę bardziej przesuniętą tą granicę niż ty. Znaczy uważam, że płeć w związku z tym, jaka jest pora roku, to jest trochę przegięcie. Bo też są nie takie... Rozumiem. No, że ludziom się zmienia płeć w zależności od pory roku. O, naprawdę? To ja nie wiedziałam. No właśnie, więc ja jestem trochę dalej przesunięty z tymi rzeczami. Ale tak. Znaczy, że dobra. Masz większą wiedzę czy większą tolerancję? Kurde, no nie można chyba mówić. Nie wiem. Nie wiem, pogadamy, to zobaczymy, kto ma większą tolerancję. Ale wydaje mi się, że mniej się dziwię już takim rzeczom. Znając te dalsze rzeczy, to mniej się dziwię tym rzeczom bliższym. Znaczy, ja się absolutnie nie dziwię. Natomiast uważam, że po prostu... akceptujmy coś i tyle, ale no, nie zawsze trzeba, no nie wiem, nie chcę też źle zabrzmieć, robić jakieś nie wiadomo czegoś wokół czegoś, co jest zupełnie naturalne. No, dla mnie to jest bez różnicy, na przykład ktoś jest, nie wiem, z kim spotyka i jaką ma orientację seksualną, tudzież jest mi to kompletnie jak gdyby gancygal, jak to mówią, i niech sobie każe robić co chce. Natomiast to, że powiem, że mężczyźni i kobiety, nie oznacza wcale, że nie uznaję tego, że ktoś może sobie wybrać, że jest z innej płci. No po prostu mówię mężczyźni i kobiety. Tyle. Dobrze. Skończąc te tematy, wracam do komentarza, o którym mówiłem wcześniej. Bo ja nie wiem, czy to jest komplement, czy to nie jest komplement. Ty może mi powiesz. Zgadzam się z Markiem. Pierdu osadzony w Australii to idealny pod... Dlatego to czytasz jako pierwszy komentarz. Tak, tak, możesz sam ten. Sam go napisałeś. Możesz powiedzieć, czy uważasz go za prawdziwego i tak dalej. Pamiętaj, że zaczyna się zgadzam się z Markiem. Więc zgadzam się z Markiem. Pierdu osadzone w Australii to idealny podcast przy obecnym natłoku tak dopracowanych i merytorycznych kanałów. Chcemy więcej. Matko, widzisz, a ja w ogóle jestem z innej planety, bo ja uważam, że właśnie jest tak dużo pierdu, że fajna by była merytoryka dla równowagi. No ale właśnie, ja się zastanawiałem, czy to jest komplement, powiedzenie, że nasz podcast nie jest dopracowany i merytoryczny. Ale za to jest dużo innych. Ja myślę, że to jest po prostu prawda, Marek. No, to nie jest kwestia w rozważaniu, czy to jest komplement, czy nie. No taka jest prawda. Czy powinniśmy się teraz obrazić? Niekoniecznie, bo tak jest. Nie. Tak, ja się z tym zgadzam, ale tak się zaśmiałem. Czy właśnie ktoś powiedział to, że było nam miło, czy nie miło, ale raczej miło, bo zgadza się z Markiem, to...
No, więc a propos komentarzy, jak chciałaś znać opinię ludzi, to zgadzają się z Markiem. Też, ale zgadzają się też z Jurką. Czyli Marek będzie musiał mieć swój własny podcast. No. Żeby mieć swoje zasady. Tak. Póki co dzieli te zasady ze mną. Póki co, no. Ale to jeżeli nawet będzie mój podcast, to nie będzie raczej o Australii. O ile można o tej Australii gadać? Ja już ci mówiłem, że nam się skończyły tematy 3 lata temu. Jak już żeśmy nie zaczęli. Drugi komentarz. Ale słuchaj, bo po prostu sam sobie gryziesz ogon teraz, że tak powiem. Bo tematy nam się skończyły. No życie jest jak gdyby tematem trwającym. Więc jak chcesz nagrywać podcast Pierdu życie w Australii, to jest temat jak gdyby, to jest niekończący się. Bezkres. No, to prawda, no. Nie musimy wyszukiwać tematów, możemy sobie po prostu... Możemy sobie żyć. Żyć pełnią życia i zapisywać sobie w notatniku. Dokładnie. I raz w tygodniu spotkać się i przy kawie przegadać to, co sobie zapisaliśmy. Bo to jest taka jakby rozmowa znajomych. I Marek jakby od roku pracuje nad tym, żeby tak właśnie było. Bardzo usilnie, jest bardzo cierpliwy. No i zobaczymy. Może dojdzie do tego i damy szansę. Może kiedyś zostaniemy znajomymi. Ale słuchaj, ale nie. Wtedy musimy zrobić jakiś kompromis. Wtedy okej, jak robimy taki pierwszy odcinek, to przynajmniej umawiamy się, że nie przegadujemy dłużej niż godzinę, bo to już będzie po prostu za długo. Nie, jak? Dłużej niż godzinę na pierdu to nie. Bo już wybiło 45 minut, wiesz o tym. To tyle życia, no wiemy i wiem, że nie zdążymy z drugą częścią, ale to już powiedziałem ci 15 minut temu. Dobra, merytorycznie. Merytorycznie następny komentarz. Patent Medicover. Lekarz wzywa po imieniu. Gorzej jak czekający w kolejce pacjenci mają to samo imię i ponieważ słucha się was jak starych znajomych, dla mnie podcast 2 w 1 jest git. Więc jednak ktoś się zgadza z tobą też. Widzisz, te zdania są podzielone. Trzecie, bardzo mi się podoba, płacimy blikiem, terminalem i nawet przed odbiorem na stronie. Zostawiałem jak powiesz, albo ci zostawiam gdzie chcesz i możesz przekierować. Pamiętasz o czym to w ogóle jest? O doręczaniu paczek. Tak, no. Czyli można płacić blikiem, terminalem i odbierać. Okay. A jeżeli chodzi o patent Medicavera, czyli nie w NFZ-cie, czyli w Medicaverze jest lepiej, wzywają po imieniu. Nie wiem, czy naprawdę u mnie, u barbera, wchodzi się i się bierze takie numerki, wiesz? Takie są na szpuli numerki. 1, 2, 3, 4. I po prostu oni ten. U innego barbera widziałem, że się wchodzi, jest taka tablica sucha ścieralna i się wpisuje swoje imię i oni potem mówią ten, następny, ten, więc ten. Więc jest tyle różnych patentów, które naprawdę nie są drogie i nie trzeba do tego wielkiego systemu informatycznego, do którego zatrudni się wujka, ciocie, babcie i paru kuzynów, tylko po prostu coś prostego. A jednak przychodzi baba do lekarza i nie wie, która jest w kolejce. Dokładnie, absolutnie tak jest. I kto jest ostatni? Przepraszam, kto jest ostatni? Tak, o tym żeśmy rozmawiali wcześniej. No, i to są 3 komentarze na tym, ale teraz musisz coś mówić, bo ja muszę przejść na YouTube'a naszego. Nie przygotowałeś się, znaczy zapomniałeś, że wymyśliłeś sobie taką sekcję, żeby... Nie, bo miałem otwarte tamto, ale przypomniałem sobie rzeczywiście, że na YouTubie jest więcej. W ogóle to też jest ciekawe dla mnie, jako twórcy internetowego i z taką twórczynią jak ty, to jest ciekawe, że właśnie ludzie na YouTubie są bardziej skłonni do tego, żeby zostawiać komentarze niż na Spotify'u. Może też dlatego, że jest to trudniejsze, może też dlatego, że na YouTubie jednak ludzie są bardziej przyzwyczajeni do tego, że jednak są te komentarze, bo na początku na Spotify'u nie było, ale rzeczywiście na YouTubie więcej tych komentarzy dostajemy. Więc ale fajnie. Czy nie myślisz też, że YouTube jest taką przestrzenią trochę bardziej hejterską, że na Spotify nikt nam specjalnie nie boje się, że tam nam ktoś dopieprzy, a na YouTubie to myślę, że jakby ktoś nas nie lubił, to by nam tam trochę pojechać. Ja myślę, że jakby ktoś nas nie lubił, to wszędzie by nam zrobił źle, więc po prostu może na jednym jest mniej ludzi, co nas nie lubią, a na więcej, ale nie, ja nie widziałem żadnych hejterskich. Okay. To jesteśmy, znaczy się bardzo fajnie. To bardzo pasuje, że my jesteśmy tacy fajni. Nie, no nie wszyscy nas muszą lubić, ale generalnie też... Albo nijacy, albo nie... Też jak gdyby, jak ktoś nas nie lubi, to nas nie słucha i to jest w porządku. Generalnie. Znaczy, jak jest ktoś w internecie, kogo nie lubicie, albo ktoś was wkurza, to możecie po prostu go olać i nie musicie śledzić tego, co on robi. Nie ma takiego przymusu, żeby oglądać na Instagramie osoby, które was wkurzają. No albo i właśnie, na TikToku, albo na YouTubie. I,
Widzisz, tak się kończy włączanie czegoś. Co, zepsułeś? Nie, nie słyszysz, że się włączył nasz podcast? Nie. A, no to dobrze, to tylko ja słyszę. No i co, lecisz? Chwila, ładuję, bo mój komputer działa wolno przez ciebie. Musi nadrabiać twoje straty internetu. Ej, ale nie, no całkiem nieźle idzie odpukać póki co. Nagrywamy, słuchajcie, nie będzie drugiej części tego odcinka, bo Marek za 10 minut musi kończyć. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać o macierzyństwie w Australii, może zrobimy to w przyszłości. Jak będziemy mieć czas. Nie, to na czwartek jeszcze nagramy, bo ta część ma polecieć we wtorek. Więc Marek? Całkiem spoko. Słucham. A kto myślisz, że będzie zajmował moim dzieckiem, jak my będziemy robić 4 nagrania po prostu w tygodniu? Masz 11-latkę, która może to zrobić. Wykorzystaj dzieci. Child labor. Od wieków to się dzieje. A co, nie? A to powiedz coś o tym, że nie, bo naprawdę nie? Nie? Nie, jak gdyby tak, no też taki jest plan. Natomiast dzieci są dziećmi i mogą nagle tutaj zapukać do drzwi i powiedzieć, no i trudno, zdarza się. Chcą coś innego. Chciałbym powiedzieć, że jak był odcinek, kiedy twój Hugo przyszedł do nas na podcast, to wszyscy mówili, że super. Czyli ma uczestniczyć, tak? No to mi nie przeszkadza zupełnie. No, dobra. Zjadł 3 paczki ciastek i obejrzał po prostu 150 bajek. Bardzo rozwijające dla wszystkich. Dobra, komentarze. Joanna Nowak, super było posłuchać was. Żyrafka, ja tam lubię wasze pitu-pitu, równie dużo można się z tego dowiedzieć i pośmiać i lepiej nas poznać. Jak dla mnie odcinki są okej, a nawet i trochę za krótkie. Na to nie liczcie, że będą dłuższe, przepraszam, bardzo miło. Uwielbiamy was, jak zawsze. Nie ma w Polsce interest only. Ostatnio o tym rozmawialiśmy z mężem i oczywiście jest to wielki minus polskich zasad bankowości, gdyż nie daje szansy dorobić się na nieruchomościach, tak jak w UK na przykład. Czemu każdy trzeźwo myślący stary tu jest bogaczem? By się dorobić, bo się dorobił. A dorobił się jak? Może biznes swój miał, albo nie biznes, to właśnie wyciągał equity i kupował trochę nieruchomości, konto offsetowe, super. Nie znamy takiej opcji, nie słyszeliśmy o niej w UK. Rent to buy, zajebisty, ale teraz w erze, gdzie króluje sprzedający, taka opcja jest chyba rzadka. W UK nie ma tego, amortyzacja klimatyzacji, podatków i opłat, ale z tym też trzeba płacić stamp duty, 1 milion dom, 38 tysięcy dolarów, tak w UK jest. Nie, tak u nas jest, że za milion się płaci 38. To mnie rozwaliłeś. Myśmy kupili w UK właśnie, gdy weszło stamp duty holidays. Przerażająco to wszystko brzmi. Nawet 8% podatku jakoś zagraniczny inwestor to dużo. Ach, co to będzie? No widzisz, takie ludzie tam też nam dają naszą perspektywę. I mamy jeszcze opowieść. Muszę opisać swoje zdarzenie w Sydney. Bo to będzie opowieść o w ogóle lekarzach, więc to jest fajne, bo to jest jakieś nowe spojrzenie na to, jacy są lekarze. Muszę opisać swoje zdarzenie w Sydney. W 2022 złamałem przednie ramię, upadając w wannie. Po 11 godzinach poszedłem na emergency w Polsce, chyba SOR, zrobione RTG, chirurg stażysta, ciągle na oddziale emergency, skontaktował się w domu z jego bossem. Dali mi pół godziny na podjęcie decyzji, czy zgadzam się na operację, aby włożyć metalową szynę. Na szczęście pokazał mi na smartfonie RTG i zmniejszyłem sobie okienko i już nie widzę komentarza. Na szczęście pokazał mi na smartfonie RTG i wizyta w gabinecie poza szpitalem u tego bossa, który sugerował szynę metalową przykręconą do kości. Chirurg powiedział, widząc RTG, nie mogę powiedzieć, że podjął pan błędną decyzję. Po 3 miesiącach wróciłem do pracy fizycznej, w pełni sprawna ręka do tej pory. Musi mechanik znać się na medycynie. No właśnie widać, że w Australii też musi. Drugi przypadek, lekarz ogólny, Polak w Sydney. Wyśmiał mnie, gdy zasugerowałem, że może mam kamienie kałowe. Teraz reklama żywienia według pana Jana Kwaśniewskiego, tak żywię się od 2000 roku. Pozdrawiam was, rodacy w Australii. Więc tak jak ze wszystkim, ludzie mają i dobre doświadczenia, i złe doświadczenia z lekarzami. Mam nadzieję, że tych dobrych jest więcej. Ja raczej mam dobre. Robiłem sobie scan CT, computer tomography, tych moich migdałków i w ogóle trwało to chyba 10 minut. Niesamowite to jest. Pani mi wsadziła mnie na takie łóżko, które nawet nie wchodziło takie całe do komory, tylko był taki ring i po prostu kazała mi nie oddychać przez chwilę. A, włożyła mi jeszcze kontrast. Tak. Powiedziała, że kontrast może dziwnie czuć się
i włożyła mnie przez to łóżko i z powrotem i to był koniec badania i super. Co prawda, z komunikacją trochę gorzej, bo tam było trzeba napisać, kiedy ja mam spotkanie z moim lekarzem, żeby obgadać wyniki i napisałem, że 21, a okazało się, że jednak 17, czyli dzisiaj. No i pani powiedziała, że parę dni zajmie, żeby to ktoś opisał i że i na formularzu całym zaznaczyłem, że chcę dostać SMS-a, jak wyniki będą gotowe. No więc minął tydzień, a ja żadnego SMS-a nie dostałem, więc dzwonię dzisiaj. I pani mówi, nie, to pan lekarz dostał już dawno wyniki i spoko, może się pan dzisiaj z nim skontaktować. I ja się pytam, czemu SMS-a nie dostałem. I pani mówi, bo SMS-a dostanie pan, jak lekarz te wyniki przekaże dopiero do systemu. Więc najpierw, żebym ja nie dostał tych wyników i nie zaczął szukać w Google wszystkiego, co tam się stało, to najpierw je dostaje lekarz, a dopiero potem ja będę miał do nich dostęp i dopiero wtedy dostanę SMS-a, jak już będę wiedział, że te wyniki są. I co, jak się z tym czujesz? Nie no, spoko, normalnie. Że musiałem zadzwonić bezsensownie i komuś zawracać gitarę. I... Ale chodzi mi o takie rozwiązanie, że nie możesz się zacząć googlować wcześniej, tylko musisz pogadać ze specjalistą. Ja ufam lekarzom. Znaczy, wiem, że są różni, wiem, że są konowali. Wiem, że tacy lekarze też są, ale ja nie zamierzam się doktoryzować w tym wszystkim, co się dzieje na wynikach, więc ufam temu, że lekarz zrobi dobrze, a jak się pomyli, to trudno, ja też mogę się pomylić, więc najwyżej umrę. Trudno. Nawet nie będzie mnie to obchodziło wtedy, bo już będę umarły. To tym miłym akcentem chyba musimy skończyć ten odcinek, bo za 3 minuty masz spotkanie. Tak, wszyscy kiedyś umrzemy, więc korzystajcie z życia. Korzystajcie z życia, słuchajcie nas, podcast z australii.com. Kiedy będzie następny odcinek, to się okaże, bo życie pokaże i o czym będzie następny odcinek, też się okaże. Ale kiedyś porozmawiamy o tym macierzyństwie w Australii, bo my o tym mówimy chyba w ogóle od pierwszego odcinka. Niedługo będzie rok naszego podcastu. W ogóle musimy coś wymyśleć na tą rocznicę i jakieś fanfarki tutaj. Zamknięcie. Przeszło mi to przez głowę ostatnio przy dyskusji z tobą. więc kolejny odcinek będzie kiedyś. Jeszcze nie kończymy tej zabawy, moi drodzy. Drogi Marku, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Drodzy słuchacze, bardzo wam dziękujemy za słuchanie nas i śledźcie nas i na social mediach i na stronie, żeby wiedzieć, kiedy będzie następny odcinek i o czym. Jeżeli ktoś przesłuchał tego podcastu do końca, to zostawcie nam jakiś komentarz i jeżeli chcecie usłyszeć następny odcinek o macierzyństwie już w czwartek, to napiszcie do Julii na privie, na Instagramie, że jednak chcielibyście mieć ten odcinek w czwartek i że może ona by znalazła trochę czasu, żeby to zrobić. O, tak. Nie dziękuję ma, bardzo. Nie ma opcji na nagrywanie dwa razy w tygodniu, więc jeśli mamy robić dwa odcinki, to za jednym razem. No zobaczymy, kochani. Dobra. Dzięki. To tyle. Hej, good day, podcast z Australii. Koniec Marek, Julia, pitu, do usłyszenia. Pitu. Na razie. Pitu, pitu. Pa, pa. Miłego tygodnia. Gdzie jest ten przycisk? Myszka mi się zgubiła w ogóle. Czyli dalej nagrywamy. Czyli mogę gadać jeszcze. A ty możesz gadać. Ja mogę się w ogóle rozłączyć i cię tu zostawić. O, i ja pogadam o macierzyństwie. Ciekawe, jakby mi poszło. Myślę, że to by było bardzo nudne, bo jednak fajnie mieć. Ja w ogóle myślę, że do podcastu, który się prowadzi samemu, trzeba się dużo, dużo, dużo bardziej przygotować i wiem to z audycji w naszym radio. Trzeba się w ogóle przygotować. Ja się przygotowałem, ja w ogóle znam ceny. W ogóle wiesz, że w Polsce jak masz dwojaczki albo trojaczki, to dostajesz więcej urlopu macierzyńskiego? Nie wiem. I więcej pieniędzy. A ja wiem, tak, 800 plus razy ileś. Dobra, koniec, na razie znalazłem przycisk. Pa! Pa!